Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. Ich wynik będzie miał istotny, kluczowy wpływ na przyszłość Polski. Nie tylko na 4 lata, ale na przyszłość Polski. Ponieważ w ciągu tych 4 najbliższych lat mogą być podjęte takie decyzje, których skutków nie da się już cofnąć. Weźmy najprostszy przykład. Prawo sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Jeżeli to prawo wejdzie w życie, cudzoziemcy, wielkie korporacje międzynarodowe po prostu wykupią znaczną część polskiej ziemi, a później, gdy się tu umocnią, wykupią resztę, bo polski rolnik nie wytrzyma konkurencji. Czy prawo sprzedaży lasów? Błyskawicznie ta sprzedaż może się dokonać i stracimy lasy. Potem oczywiście przyjdzie kolej na wodę. Sprzedane zostaną jeziora i rzeki. No i to, co pod ziemią, czyli zasoby naturalne. W ten sposób Polska straci wszystko, a my jako tubylcy będziemy mogli tylko poruszać się po wyznaczonych ścieżkach i chodnikach. Dlatego też, kiedy zastanawiamy się nad naszym udziałem w wyborach parlamentarnych, to musimy mieć tę wyobraźnię, dramatyczną wyobraźnię konsekwencji naszego braku udziału w wyborach, ale również tego, na kogo głosujemy. Jeżeli bowiem są ugrupowania, które dotychczas rządziły Polską i które bardzo wyraźnie pokazały, w jakim kierunku już idą, chociaż tego wcześniej nie było w ich programach wyborczych, ale poprzez różne inicjatywy, ustawy, głosowania widzimy bardzo wyraźnie, że od strony materialnej zależy im na całkowitej wyprzedaży Polski, a od strony duchowej, od strony moralnej chodzi im o to, żeby nasze społeczeństwo zupełnie wynarodowić, żeby Polacy nie wiedzieli, co to znaczy być Polakiem i żeby nie chcieli być Polakami, jak również w wymiarze moralnym, żeby zatracili poczucie tożsamości, nawet w ostatnich dniach, tygodniach, to co się rozgrywa, to stracili poczucie tożsamości nawet płciowej. A więc, żeby człowiek nie wiedział, że jest człowiekiem, Polak Polakiem, mężczyzna mężczyzną, a kobieta kobietą. Jest to więc program szalenie groźny dla Polski i dla narodu polskiego. Program, który dla nas to się może wydawać aż niemożliwe, no ale jest możliwe, skoro się dokonuje krok po kroku. Zresztą oni, wprowadzając tego typu ustawy, oni wiedzą, że Polacy mogą do końca nie rozumieć, jak groźne są to posunięcia, ale równocześnie mogą nie zdawać sobie sprawy z dalszych konsekwencji. Dlatego w sposób tak butny, mając do dyspozycji większość parlamentarną, do tej pory forsowali te właśnie ustawy, które są niezgodne ani z polską tradycją, ani z zasadami katolickimi, ani po prostu ze zdrowym rozsądkiem, co oznacza, że mamy tu do czynienia ze środowiskiem, które należy do jakiejś większej międzynarodówki socjalistycznej, która próbuje dokonać całkowitej rewolucji na ziemi, zmieniając oblicze ludzkości. To są zapaleńcy, którzy nie wiedząc w Boga, chcą przypisać sobie moc Bożą w stworzeniu nowego człowieka, nowej kobiety, nowego mężczyzny czy nowego społeczeństwa i nowej ludzkości. Te utopie pojawiły się w XVIII-XIX wieku i teraz dzięki rozwojowi technologii mogą być wprowadzane w życie. Dlatego właśnie kiedy stoimy za kilka dni przed tym dramatycznym pytaniem, czy wziąć udział w wyborach i na kogo głosować, musimy z całą świadomością wysilić się, żeby cofnąć się pamięcią w przeszłość, zobaczyć, jak określone ugrupowania, czy posłowie lub senatorowie, jak głosowali. I równocześnie musimy sobie uświadomić, że konsekwencje naszego wyboru naprawdę będą obejmowały nie tylko najbliższe 4 lata, ale kolejne dekady, a może nawet wieki, bo te konsekwencje będą bardzo trudne do odrobienia, nie mówiąc już o tym, że
należałoby je zatrzymać. Dlatego naszym wielkim moralnym, narodowym i patriotycznym obowiązkiem jest udział w wyborach i odrzucenie tych, którzy poprzez swoją politykę antypolską i antykatolicką mogą doprowadzić Polskę do zguby, a na to pozwolić nie możemy. Szczęść Boże.